Cześć, tu Bartek Stefański i witam Cię w podcaście Budzimy się do życia oraz również gościnnie Medycyna życia. Piszę książkę Medycyna życia o 6 najważniejszych rzeczach, sprawach w życiu człowieka na Ziemi. Relacje i miłość, manifestacja i moc pozytywnego myślenia, naturopatia i zdrowe odżywianie ciała, obfitość i finanse, medytacja i yoga, pasje i podróże. A propos drugiego rozdziału, manifestacja i moc pozytywnego myślenia, dzisiejszy podcast zaprosiłem fenomenalną osobę i wybitną specjalistkę, jeśli chodzi o prawo manifestacji i przyciągania, Joannę Łożyńską, zresztą już bardzo znaną osobę, również w innych podcastach występującą. No i zapraszam Was na arcyciekawą rozmowę z nią. Hej! Cześć, z tej strony Bartek Stefański i witam Cię w podcaście Budzimy się do życia oraz Medycyna życia. W dalszym ciągu piszę o prawie manifestacji, o prawie przyciągania i do dzisiejszego programu zaprosiłem specjalistkę prawa przyciągania, Joannę Łożyńską. Cześć, Asiu. No cześć, dzień dobry. Powiedz proszę, to jest pierwsze pytanie, oczywiste, ale wiele osób słyszało o prawie przyciągania lub też kompletnie nie ma o tym pojęcia. Co to jest prawo przyciągania? Co to jest manifestowanie? Temat rzeka. To może być tak, że zadałeś to jedno pytanie, już będę lecieć przez godzinę teraz. Okej, rozumiem. Ale postaram się skrótowo. W moim rozumieniu z tej perspektywy, której ja uczę prawa przyciągania, to prawo przyciągania to jest po prostu takie prawo wzajemności, polegające na tym, że na cokolwiek skierujemy naszą uwagę, na czymkolwiek się skupimy, tego więcej dostrzegamy w świecie, tak najprościej. A wykorzystać w swoim życiu możemy to w ten sposób, że dokładnie ten mechanizm może spowodować, że przyciągniemy, sprowadzimy do naszego życia rzeczy, które chcemy, więcej tego, czego chcemy, a zostawimy za sobą wszystko to, czego już nie chcemy mieć. Więc to tak skrótowo, natomiast wiem, że to prawo przyciągania jest tłumaczone w bardzo duchowy sposób, kwantowy sposób. Te tłumaczenia są różne, ale zasada jest zawsze ta sama. Po prostu swoje ciągnie do swego, podobne ciągnie do podobnego, więc to, co myślimy, to, czego oczekujemy, to, czego się też boimy czasami, przyciąga więcej tego samego do naszego życia. A czy to jest tak, że mamy ciąg myśli, to jest jakby bilet w jedną stronę, że po prostu cały czas myślimy i to, co myślimy, się manifestuje? Czy ja dobrze rozumiem? Wiesz co, ja nie uważam, że każda pojedyncza myśl sprowadza podobne do naszego życia, bo gdyby tak było, to mielibyśmy niezły shit show. Dlatego, że nasze myśli, nasz strumień myśli no jest dobre, złe. Myślimy o Britney Spears, a potem myślimy o tym, co na obiad, prawda? Więc no, rzeczywiście, gdyby każda pojedyncza myśl przyciągała taką samą jakość do naszego życia, pasujący puzzle, mielibyśmy problem. Natomiast na pewno rzeczywiście myśli i to, jakie te myśli generują w nas emocje, bo to jest, chodzi o to kombo tak naprawdę, myśli i emocje, to jakich emocji, jakich myśli masz większość w ciągu dnia, większość w swoim życiu, większość w ciągu miesiąca, czego oczekujesz, czego się spodziewasz, co do zasady większości przypadków, to sprowadzasz do swojego życia, pojedyncza myśl nie. A co manifestujemy? Co powinniśmy manifestować? Czy jest jakieś są główne zakresy, co manifestujemy? Znaczy wiesz co, Bartku, ja myślę, że my w ogóle manifestujemy ciągle. I zresztą rozmawialiśmy chwilę przed rozpoczęciem nagrania, sam powiedziałeś, zresztą ja dokładnie tak samo działałam, że zanim poznaliśmy prawo przyciągania, zanim zrozumieliśmy, że coś takiego w ogóle istnieje, że ktoś to zbadał, określił zasadami i dał instrukcję, jak z tego korzystać świadomie, to mamy przykłady ze swojego życia, że przyciągnęliśmy określone rzeczy do swojego życia. Wspaniałe rzeczy, niewyobrażalne rzeczy, nie mające sensu rzeczy. I każdy z nas tak naprawdę tak działa. Nie każdy z nas dochodzi do tej świadomości, że tak działa, ale dokładnie tak samo jak na każdego z nas działa grawitacja, tak samo na każdego z nas działa to prawo wzajemności czy prawo przyciągania. I tak jak grawitacja działała
zanim się pojawił mądry profesor, który wyjaśnił nam wzorem i zasadami fizyki, jak ta grawitacja funkcjonuje, co to w ogóle jest, jakim wzorem można to określić. Tak samo prawo przyciągania działa na wszystkich i wiadomo, że są próby wyjaśnienia tego, w jaki sposób działa prawo przyciągania już w tej chwili i można to wytłumaczyć z poziomu fizyki kwantowej. Natomiast niezależnie od tego, my możemy nie wiedzieć, co to jest prawo przyciągania, my możemy nie rozumieć tych zasad, ale nasze myśli, nasze emocje, nasze oczekiwania i wynikające z tego działania współtworzą czy tworzą naszą rzeczywistość, czy mamy tego świadomość, czy nie. I to się przekłada na każdy obszar życia, to się przekłada na kwestie zawodowe, finansowe, na kwestie relacji, miłości, relacji romantycznej, czy relacji takiej po prostu, prawda, z, nie wiem, ze znajomymi, ze współpracownikami, z szefem. Na tematy zdrowia bardzo się przekłada prawo przyciągania, także tak naprawdę nie ma takiego obszaru, który byłby wyłączony. Wszystko, o czym my możemy myśleć, wszystko, co do czego możemy mieć emocje, oczekiwania, obawy, na to wszystko wpływamy prawem przyciągania. No właśnie, powiedziałaś o tym, że jak nie znałaś prawa przyciągania, ja miałem podobnie, może zresztą powiem o sobie, miałem podobnie, nie znałem prawa przyciągania i manifestowałem ogromne rzeczy. Mhm. Nie zdawałem sobie kompletnie z tego sprawy. Wydawało mi się, że jestem po prostu szczęściarzem, urodzony jakimś szczęśliwym. Jesteś, na pewno jesteś. Tak wtedy to tłumaczyłem, teraz jakby rozumiem to z pozycji prawa przyciągania i manifestowania. Natomiast kiedy poznałem to prawo i zacząłem się interesować, czytać dość bogatą literaturę na ten temat, no to gdzieś zacząłem się zacinać i nie wszystko zaczęło już być takie gładkie i proste jak wcześniej. Dlaczego tak się stało? Wiesz co, no mogę tylko zgadywać, że tutaj weszła ta świadomość na takiej zasadzie, że sobie wchodzisz po prostu po drabince i nagle ktoś mówi, tylko nie patrz w dół. I ty w tym momencie sobie uświadamiasz, o cholera, nie patrzę w dół, nie? Trochę na tej zasadzie, jak nie mamy świadomości, wiesz, to błogosławieństwo ignorancji, nie? Jak nie mamy świadomości pewnych mechanizmów, to sobie po prostu lecimy i po prostu życie płynie. Jak nagle dostajemy tę świadomość, to dostajemy też takie poczucie odpowiedzialności, okej, okay, czyli moje myśli tworzą moją rzeczywistość. O cholera, co teraz? Więc myślę, że to najprawdopodobniej ten mechanizm zadziałał, że po prostu zyskałeś świadomość, zyskałeś to poczucie odpowiedzialności, wpływu na swoje życie i z całym dobrodziejstwem tej świadomości, cały ten prezent, który wynikał z tej świadomości, twoja, myślę, też zwiększona sprawczość życiowa, prawda? No już wiedziałeś, że to działa, ale też pojawił się niepokój, że to działa. No tak, wyraźnie tak było. A czy są jakieś słowa, czy jakieś mechanizmy, które są przydatne w manifestowaniu? Czy są jakieś reguły, które możemy stosować manifestując? To znaczy tak, jeśli chodzi o słowa, na pewno to, co jeżeli ktokolwiek kiedykolwiek się gdzieś tam liznął tematu prawa przyciągania, no to znamy to takie słynne słowo nie, które jest potencjalnie przynajmniej zabronione w prawie przyciągania, czyli powinniśmy się skupiać na tym, czego chcemy, a nie skupiać się na tym, czego nie chcemy. Okay. Czyli słowo nie teoretycznie jest wyłączone z prawa przyciągania. Dam przykład. Jeżeli ja chcę mieć na przykład poczucie takiego bezpieczeństwa i swobody finansowej, to mogę na poziomie logicznym, i to będzie miało dokładnie albo porównywalne znaczenie, jeżeli ja powiem, chcę mieć wszystkie rachunki zawsze zapłacone na czas, chcę mieć oszczędności na koncie, chcę mieć, nie wiem, 10 tysięcy co miesiąc z łatwością, ale mogę również powiedzieć, nie chcę mieć długów, nie chcę mieć zaległości, nie chcę mieć problemów finansowych. Dla naszego jakby logicznego umysłu to jest to samo. Chcę tego, czyli nie chcę tego. Natomiast dla podświadomości, a to ona bierze duży udział w tym procesie prawa przyciągania, dla podświadomości to są dwa zupełnie różne komunikaty. Dlatego, że ja to lubię tak tłumaczyć, że jeżeli my chcemy pojechać sobie z Katowic do Gdańska, to wpisujemy w nawigację Gdańsk, nie wpisujemy w nawigację nie jeźdź do Zakopanego, chociaż na logikę, skoro jadę do Gdańska, to nie jadę do Zakopanego. I z podświadomością tak jest. Jeżeli my myślimy o tym, że nie chcę mieć długów, to nasza podświadomość kręci się wokół słowa dług, wokół koncepcji długów, wokół energii długu i nasze emocje na słowo dług reagują w określony sposób. Dokładnie to samo dla logicznego umysłu, to jest chcę mieć obfitość finansową, chcę mieć
dużo pieniędzy, chcę mieć 10 tysięcy co miesiąc, chcę mieć wszystko zapłacone zawsze na czas, ale ta obfitość finansowa zupełnie inne emocje w nas generuje i my się skupiamy na tym, do czego chcemy dojść, a nie od czego chcemy odejść, prawda? Więc teoretycznie to słowo nie jest tym słowem, powiedzmy, no, zakazanym. Natomiast mnie się zdarzyły takie sytuacje, kiedy pisząc afirmacje, zaraz też może powiem, co to są te afirmacje, czyli jakby pisanie w formie dokonanej tego, co bym chciała, żeby się wydarzyło. Nie chcę mieć, tylko mam, prawda, w formie dokonanej. I zdarzyło mi się pisać takie afirmacje, które zawierały w sobie słowo nie. Natomiast to nie... Tutaj robimy taki trochę wyższy poziom prawa przyciągania, bo to są takie rzeczy, których tak normalnie się o tym nie mówi, nie? Ale jakby właściwie czemu nie? Myślę, że zostanie to dobrze przyjęte. Więc zdarzyło mi się pisać takie afirmacje, czy powtarzać w głowie takie myśli, które zawierały słowo nie. Natomiast dla mnie ta afirmacja miała wielką moc dzięki temu, że tam było słowo nie. Między innymi to są takie afirmacje, które piszemy wtedy, kiedy chcemy postawić granice w relacjach, kiedy chcemy się nauczyć stawiać granice w relacjach. Wiem, że w Twojej książce też jest rozdział o relacjach, także myślę, że to można fajnie połączyć. Kiedy ja sobie zaczynam dawać przyzwolenie, żeby powiedzieć nie komuś, żeby postawić granice, żeby nie pozwalać tej granicy przekraczać. Wtedy na przykład użycie tego słowa nie w afirmacji ma duży sens i powoduje we mnie tam powiedzmy sprzed paru lat, powodowało takie poczucie sprawczości i mocy. Tak, właśnie mogę powiedzieć nie. Nie jest pełnym zdaniem. Mówienie nie jest dla mnie bezpieczne na przykład, prawda? Więc też nie bądźmy tacy zaślepieni, uważam. To jest bardzo ważne, żeby nie iść tak po prostu bezrefleksyjnie w te zasady, bo też na przykład mi się zdarzyło, że jak podzieliłam się tymi afirmacjami gdzieś tam w przestrzeni online, to ktoś mi właśnie zwrócił uwagę, że nie wolno stosować słowa nie. Okay. Moim zdaniem wolno, ale co do zasady rzeczywiście powinniśmy myśleć o tym i kierować swoją uwagę w stronę tego, czego pragniemy, a nie w stronę tego, czego chcemy uniknąć. Natomiast jeżeli chodzi o w ogóle zasady prawa przyciągania, to dla mnie to jest jakby dosłownie kilka kroków. Pierwsze to jest właśnie ta decyzja, czego ja chcę. Zdecydowanie odpowiedzenie sobie radykalnie na pytanie, czego chcesz, co byś chciał, żeby się wydarzyło, co byś chciała, żeby się wydarzyło. Konkretny cel, wyznaczyć konkretny jeden cel. Konkretną rzecz, absolutnie. I bardzo często ja na przykład pracuję w większości, absolutnie większości z kobietami i bardzo często to jest tak, że jak pytam, no dobra, to czego do cholery chcesz, to dziewczyny mówią, chciałabym, żeby syn dobrze zdał maturę. Dobra, ale dla siebie czego chcesz? Dla siebie osobiście. Dla siebie to bym chciała, żeby moja rodzina była zdrowa. Pacnę cię, dla siebie czego chcesz, nie? I dopiero dochodzimy jakby... dla siebie samej. Pozwól, żeby ten syn o tą maturę sam zadbał. Pozwól, żeby ta rodzina o swoje zdrowie sama zadbała. Czego ty chcesz dla siebie? Bądź na 3 sekundy egoistą, nie? Dla siebie. Więc to jest pierwszy krok. Drugi krok, kiedy ja już sobie uświadomię, czego chcę, to fajnie jest przyjrzeć się, bo to jest jakby, tutaj jakby nie ma opcji, musi się to pojawić. Jakie się pojawiają blokady? Jeżeli ja sobie myślę, że to jest to, czego ja chcę, chcę te 10 tysięcy miesięcznie, to jakie się pojawiają myśli w mojej głowie, które mi mówią, że to się nie wydarzy, to jest niemożliwe, to jest trudne, to jest nieosiągalne, to jest nie dla mnie, takim jak ja to się nie wydarza. Nigdy mi się to wcześniej nie przydarzyło, więc czemu miałoby mi się to przydarzyć? Nikt w mojej rodzinie tyle nie zarabia, czemu ja miałabym tyle zarabiać? Niby jak, jest taka sytuacja w tej chwili ekonomiczna, nie mam pracy, jestem na urlopie wychowawczym, cokolwiek, tak? Wszystkie te myśli, wszystkie blokady, ograniczenia, ale... co się pojawia? Co ci się pojawia w twojej głowie, co ci mówi, że nie możesz? Jakie emocje się pojawiają, nie? Bo czasami to jest nawet nie, że nie mogę, ale no, jeżeli będę miała te 10 tysięcy, to na pewno będę dużo pracowała i wtedy nie będę miała czasu dla swoich dzieci na przykład, nie? I wtedy jest ten konflikt wewnętrzny. Trzeci krok to jest zastosowanie z wachlarza dostępnych narzędzi, zastosowanie takich, które ci pomogą wyłączyć te blokady. Dlatego, że ja uważam, że absolutnie każda taka blokada jest... ja to nazywam kłamstwem od diabła, tak w cudzysłowie, trochę z przymrużeniem oka, ale rzeczywiście tak. Cokolwiek, czegokolwiek chcesz, jakby nie ma opcji, żeby to było dla ciebie niedostępne. Ty możesz nie widzieć tej ścieżki, jak to się ma wydarzyć, ale szczerze powiedziawszy, w prawie przyciągania ty nie musisz jej widzieć. Gdybyś widział ścieżkę, gdybyś znał kroki praktyczne, gdybyś wiedział, jak to zrobić od A do Z, to nie potrzebowałbyś prawa przyciągania do tego. Właśnie po to przychodzimy do prawa przyciągania, żeby osiągnąć coś, co trochę nie ma sensu, jest nielogiczne, jest
jakby nie mam przykładów w swoim otoczeniu, ani w swoim życiu. Więc fakt, że nie widzisz tych kroków, nie jest żadnym problemem. Ja zawsze mówię, że jak to nie jest nasza sprawa, jak to nie jest twoja sprawa, jak to jest sprawa wszechświata, siły wyższej, jakkolwiek ją rozumiesz, która powiedzmy bierze udział w tym procesie prawa przyciągania. Zaufanie, pełne zaufanie. Tak. Jakby nie pamiętam, kto to napisał tą książkę Bóg nigdy nie mruga. Nie pamiętam, może za chwilkę to przyjdzie. W każdym razie ona taki piękny przykład podaje, że jak jedziesz w środku nocy samochodem, to w światłach reflektorów widzisz tylko kilka metrów przed sobą. Wiesz, gdzie jedziesz, wiesz, gdzie jest ten twój docelowy punkt, prawda? Jak ja bym teraz wyjechała po prostu nocą z Katowic do Gdańska, no to ja wiem, gdzie mniej więcej się kierować, ale ja nie widzę całej drogi przed sobą i nie muszę jej widzieć. Wystarczy, że widzę te kilka metrów. I jak już się przemieszczę te kilka metrów, to widzę kolejne kilka metrów i to wystarczy. I tak jest z prawem przyciągania. Nie musisz widzieć całej ścieżki. Zaufaj, że te kolejne kroki będą się objawiały przed tobą w miarę, jak będziesz się przesuwał na osi czasu. Więc zdecyduj, czego chcesz, zobacz, jakie ci się pojawiają myśli, emocje, które ci mówią, że nie możesz tego mieć. Wyłącz się dostępnymi narzędziami. Okay. Każda, absolutnie każda rzecz, której pragniesz, jest dla ciebie dostępna. Jestem absolutnie o tym przekonana. A kiedy już sobie je wyłączysz i szczerze powiedziawszy, to nie ma zabrzmieć jak takie, po prostu ta praca się nigdy nie kończy, że nie chciałabym nikogo straszyć, ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu, ta praca się nigdy nie kończy. Bo jak się wspinasz wyżej i wyżej i wyżej i masz coraz więcej i łatwiej i przyjemniej, to się pojawiają inne myśli i ograniczenia. Ja mimo, że pracuję z prawem przyciągania tyle lat, ciągle się łapię na tym, że jakaś blokada się pojawia, jakieś ograniczające przekonanie, jakaś myśl, jakaś wątpliwość, czy dam radę, czy na pewno, czy to jest dla mnie, czy ja zasługuję i tak dalej, nie? Więc jakby to jest praca trochę na zawsze, nie? Ale nie w takim znaczeniu, że to jest orka. Jak już się nauczysz to robić, to się naprawdę staje proste. Więc jak już sobie wyłączysz te wszystkie myśli, to kolejnym krokiem jest łączyć się emocjonalnie, wyobrażać sobie, że to już jest twoje. Czyli tu wchodzą te afirmacje. No, może być dosłownie pisemna afirmacja na zasadzie to i to już jest moje. Jestem już tą osobą, mam już tę rzecz, albo ta rzecz już jest w drodze do mnie. Jeżeli ktoś sobie nie umie wyobrazić tego efektu końcowego, jeżeli ten efekt końcowy jest tak daleko, że podświadomość mówi, jasne, i może jeszcze frytki do tego, nie? No to wtedy warto na przykład sobie rzeczywiście poluzować trochę i afirmować drogę, nie, że już mam te 10 tysięcy, tylko 10 tysięcy jest w drodze do mnie. Każdego dnia jestem bliżej tego celu, nie? Ale ogólnie w tym kolejnym kroku po prostu się łączę emocjonalnie z tym już moim celem. Wyobrażam sobie, że już jestem tą osobą, chociażby na 2-3 minuty dziennie. I ostatni krok to jest z tego poziomu, jeżeli bym wierzyła, że to już jest moje, jeżeli bym żyła z przekonaniem, że to jest moje, że już jestem tą osobą, to jaki jest mój następny krok? Jaki jest mój jeden krok wynikający z inspiracji? Z tej inspiracji na zasadzie, gdybym wiedziała, że te 10 tysięcy jest totalnie realne, to co ja dzisiaj robię? Być może wyślę jakiegoś maila, a być może właśnie dzisiaj będę leżeć na kanapie, po prostu sobie będę oglądać Netflixa, bo dam sobie luz. Gdybym wiedziała, że to jest pewne, gdybym wiedziała, że to jest moje, to może dzisiaj bym sobie dała przyzwolenie, żeby w końcu odpocząć. To nie musi być ten ostatni krok, on nie musi być logicznie związany, na zasadzie gdybym wiedziała, że mam te 10 tysięcy, to dzisiaj bym zapieprzała i coś tam. On nie musi być logicznie połączony. Co ty czujesz? Jeżeli myślisz sobie, że to już jest twoje, to jaki jest twój pierwszy krok? Nie cała ścieżka, nie cała droga z Katowic do Gdańska, tylko jeden krok. To jest cały proces. Czyli na przykład przystanek w Toruniu na rynku na kawie. Tak, jak najbardziej. I żeby po prostu urealnić, że jakby jestem w tym, robię, to naprawdę jadę. Naprawdę jestem na tej drodze i jakby wprowadzić taki element w tej manifestacji z czegoś, co się wydarza. Chociaż się to nie wydarza, no to wyobrażam sobie tak, jakby to miało miejsce już, tak? Tak, natomiast czasami naprawdę ten krok wynikający z inspiracji w ogóle nie jest logicznie połączony z tym, czego ja pragnę. Czasami ten krok wynikający, no przełóżmy to na przykład na kwestię miłości. Bardzo często jest tak, że właśnie się gdzieś tam fokusujemy na przyciągnięcie tego partnera romantycznego i jest taka presja. Jeżeli ktoś do mnie trafia z takim tematem, no to ja zawsze mówię, dobra, to jak wyobraź sobie, że gdybyś dzisiaj wiedziała, że za 3 miesiące jesteś po prostu w swojej relacji życia, za 3 miesiące od dzisiaj, że to nie jest pierwsza randka, tylko za 3 miesiące od dzisiaj ty się budzisz i myślisz, tak, to jest ten koleś, to po prostu to jest ten człowiek, to jest ta relacja. To co, jakbyś się dzisiaj czuła? No, byłabym wyluzowana, okej. Okay. Tak, byś dzisiaj była wyluzowana, to co ty byś dzisiaj zrobiła? Okej. Okay.
A dzisiaj to bym, Jezu, to dzisiaj to bym pojechała do rodziców, bym odwiedziła na luzie rodziców, bym sobie posiedziała z rodzicami. To nie ma żadnego linku do tej miłości, ale jak sobie wyobrazisz, że to jest pewne, to co byś dzisiaj zrobił? No zrobiłbym to. Być może drugiego, następnego dnia na to samo pytanie ta dziewczyna by odpowiedziała, no a dzisiaj to bym poszła, nie wiem, gdzieś na dyskotekę potańczyć. I tu już mamy link, prawda? Bo tu być może to się jakby ma sens jakoś tam wydarzyć, nie? Ale właśnie chodzi o to, żeby tak żyć, jakbyś miał stuprocentową pewność, że to, czego pragniesz, już jest twoje. I tutaj od razu chciałam dać zastrzeżenie, dlatego że bardzo często to jest tak... ta zasada jest taka, bywa odbita w krzywym zwierciadle, bo w kwestii na przykład pieniędzy. Jeżeli ktoś chce obfitości finansowej i na pytanie, to co byś dzisiaj robiła, gdybyś wiedziała, że te pieniądze są twoje, co byś dzisiaj robił, gdybyś wiedział, że te pieniądze są twoje, no to logiczną odpowiedzią czasami jest takie, no to dzisiaj bym sobie na przykład poszła na wystawny obiad do restauracji, ale nie mogę tego zrobić, bo nie mam tych pieniędzy. To prawda, to prawda. Natomiast to nie chodzi o to, żeby się zażynać, to nie chodzi o to, żeby traumatyzować tego człowieka, w którym żyjesz, to nie chodzi o to, żeby sobie robić krzywdę, to nie chodzi o to, że jeżeli ja chcę przyciągnąć pieniądze, a jeszcze ich nie mam, to moim krokiem wynikającym z inspiracji są zachowania, które są ryzykowne, że ja będę wydawać pieniądze, których nie mam, bo gdybym je miała, to bym je wydawała, to nie o to chodzi, absolutnie. Są takie rzeczy, których nie jesteś w stanie jeszcze dzisiaj zrobić, nie mając tego jednego puzelka, nie mając tego jednego elementu, tego swojego spełnionego marzenia. Ale zaręczam ci, że jest 1000 rzeczy, które możesz robić już dzisiaj z intencją tego, że to już jest twoje, nawet jeżeli tego jeszcze nie ma w twoim życiu. Nie? No musisz tak. Mi kiedyś przerywać, wiesz? Postaram się. Czy jeżeli... Jak biorę wdech, najłatwiej jest jak biorę wdech. Okej, zapamiętam. Czyli jeżeli nie wychodzi nam manifestowanie, to może jest tak, że niektóre manifestacje nie są dla nas, czy może one są jakoś sprzeczne w szerszym kontekście z nami i nie powinniśmy czegoś manifestować i powinniśmy coś zmienić. Czy to jest po prostu całkowicie rzecz uwolniona, ja mogę manifestować, co tylko wpadnie mi do głowy i próbować to robić, czy tak jest, czy tu jakieś są zasady. To znaczy tak, po pierwsze, skąd wiesz, że nie działa, nie? Też rozmawialiśmy o tym krótko przed rozpoczęciem nagrania, jak sobie ktoś zasadzi ziarenko do doniczki i przyjdzie tam do tej doniczki za 2 dni, to tam najprawdopodobniej zastanie po prostu czarną powierzchnię ziemi w doniczce i widać, że tam coś rośnie. Absolutnie nie. I teraz jest takie myślenie, no nie działa, no to ziarenko było zepsute, na pewno w ogóle jest, to jest plastikowe ziarenko, na pewno to jest w ogóle wszystko fake, to nie działa i przecież widzę, że nie działa, jest tylko czarna gleba i nie działa do cholery, stoi na słońcu, podlewam, dlaczego nie działa, rozgrzebie ziemię, nie? Bardzo często tak mamy. Ja rozumiem, że czasami jest tak i sama miewałam takie sytuacje, że naprawdę bardzo długo to trwało. I ja też to rozumiem. Natomiast są takie rzeczy, które potrzebują czasu. Ananas zdaje się, że 18 miesięcy rośnie, żeby od momentu zasadzenia, żeby był owoc, prawda? Więc nawet w przyrodzie mamy takie przykłady, że coś trwa określony czas i nie dlatego, że nie działa, tylko potrzebuje na to czasu. Nie? Więc na pewno pierwszą rzeczą, którą chciałabym powiedzieć, to żebyśmy naprawdę wyluzowali i jeżeli nawet mamy taką myśl, że nie działa, to żebyśmy siebie zapytali, ale skąd wiesz, że nie działa? Okay. Może to jest sytuacja z doniczką. Skąd wiesz, że nie działa? To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, to jest tak, że tak naprawdę mam wrażenie, że jedyna zasada, która nam może blokować prawo przyciągania, to jest temat wolnej woli. Wolnej woli drugiego człowieka i wolnej woli mojej własnej. Czyli jeżeli ja na przykład, bo ja mogę afirmować i każdy może afirmować wielką miłość, spełnienie w relacji, zajebistą po prostu obfitość finansową, zdrowie, sprawność, po prostu z tych obszarów po prostu te duże jakości każdy z nas może afirmować. Takie najważniejsze rzeczy w naszym życiu tak naprawdę. Tak, tak, absolutnie. Natomiast ja nie mogę afirmować obfitości finansowej konkretnie z tego biznesu, bo być może nie jest mi pisane w tym biznesie mieć tą obfitość. Okay. Tego nie wiem. Ja nie mogę afirmować
relacji romantycznej z tym konkretnym Kowalskim, bo on ma swoją wolną wolę. Jeżeli jego wolna wola jest spójna z moim pragnieniem, to okej, ale być może nie jest. Ja mogę afirmować wielką miłość i ona będzie moim udziałem, ale muszę zaufać, że ten właściwy człowiek się pojawi na mojej drodze. Nie mogę działać w kontrze do czyjejś wolnej woli. Bo jeżeli patrzymy nawet tak bardzo duchowo na prawo przyciągania, to wolna wola jest siłą nadrzędną. Czyli jest prawo przyciągania, które rzeczywiście działa i działa we wszystkich obszarach, ale wolna wola nadpisuje prawo przyciągania. Jeżeli czyjaś wolna wola jest w kontrze do mojego chcę, to to jest najważniejsze. Wolna wola tej osoby jest ważniejsza. Nie? Okay. Teraz całą sztuczką w tej wolnej woli jest też to, że moja własna wolna wola jest nadrzędną siłą wobec moich działań z poziomu prawa przyciągania. Więc jeżeli ja decyduję, czego chcę, patrzę na to, co mi się pojawia, co mi mówi, że nie mogę tego mieć, wyłączam to sobie, podłączam się do emocji, że to już jest moje, wykonuję kroki prawa przyciągania, piszę afirmacje, wykonuję krok wynikający z inspiracji, ale pod spodem jest na przykład, powiedzmy, że jest to w obszarze pieniędzy, a pod spodem mam bogaty to złodziej. Będę na pewno uważana za niezłą sukę, jak będę miała tą kasę. Nikt mnie nie będzie lubił. Mąż na pewno poczuje się wykastrowany tym, że ja zarabiam więcej od niego na przykład. Rodzice, czy nie wiem, rodzeństwo po prostu się ode mnie odwróci, albo będą wszyscy chcieli ode mnie pożyczyć, nie? Jeżeli ja mam jakiś wyraz wolnej woli w sobie, który jest postrzegany jako ograniczające przekonania, ale my czasami nie mamy świadomości, że to mamy w sobie taką myśl, nie? Jeżeli jest we mnie myśl na zasadzie, już jak w tym dowcipie stoi facet w tramwaju, jedzie i mówi tak, żona mnie zdradza, szef to idiota, koledzy w pracy mnie nie lubią, a za nim stoi anioł stróż, notuje i mówi, no dziwna ta lista życzeń, ale kim ja jestem, żeby to negocjować, żeby to kwestionować, prawda? To jest po prostu boska istota, skoro sobie tego życzy, no to musimy spełnić, nie? Więc jeżeli ja na poziomie świadomym mówię, chciałabym wolności finansowej, chciałabym miłości życia, chciałabym cudowne zdrowie, a pod spodem jakieś inne myśli są wyrazem też mojej wolnej woli na zasadzie, to nie jest dla mnie bezpieczne, nie powinnam tego mieć, to mnie na pewno skrzywdzi i tak dalej, to znowu moja wolna wola będzie nadrzędną siłą. No dobrze, dlatego tak ważne jest, żeby się przyglądać temu. Przerwę ci. A co jest pod spodem? Skąd to się pod spodem bierze? No bo to rozumiem, podświadomość nadaje, jakieś tam są programy. I myślę, że to jest potężna bariera właśnie w prawie manifestacji. I skąd to się bierze i jak sobie z tym poradzić w takim razie? Skąd się bierze? Z programowania takiego środowiskowego. Każdy z nas się wychowuje, rodzi się, wychowuje, wzrasta w określonym środowisku i no niestety prawa przyciągania jeszcze nie uczą w szkole. I wiesz, taka narracja społeczna jest określona, nie? No, wszelkie, nawet jeżeli na przykład ja, nawet jeżeli jeszcze nie myślę o swoich własnych przekonaniach, tylko jeżeli na przykład powiem, dobra, jakie prawdy o pieniądzach słyszałeś w dzieciństwie. Na przykład u mnie moja mama zawsze, no, już teraz tak nie mówi, ale jak ja byłam nastolatką, to ona zawsze mówiła, czy myślisz, że mnie się pieniądze kocą? Jakie zdania były wypowiadane na temat pieniędzy? Co było faktem, nie? No to już wiesz, że ta narracja ciebie zaprogramowała. Już wiesz, że te zdania powtarzane, czasami z przymrużeniem oka, czasami na zasadzie przekąsu, a czasami jako prawda objawiona, powodują, że ty zaczynasz w to wierzyć, bo jako dzieciak wzrastający w określonym otoczeniu, w ogóle nie kwestionujesz tego, po prostu przyjmujesz to jak gąbka, nie? Nasz mózg o tym nie wie, że to jest żart, po prostu zapisuje to, tak. I to jakby mamy jako prawdę, on przyjmuje to po prostu wprost. Absolutnie. Co więcej, u dzieci wygląda to w ten sposób, że to niekoniecznie musi być tak, że ja siądę i powiem, Bartku, teraz słuchaj, ja ci powiem. No tak. Nie, mogłeś słyszeć, jak rodzice rozmawiają między sobą. I oni w ogóle myśleli, że ty nie uczestniczysz w tej rozmowie. Mogłeś być świadkiem jakiejś rozmowy i to już powoduje, w związku z tym, że tutaj nie ma żadnego filtra u dziecka. Ono się nie zastanawia, ono nie bierze pod uwagę tego, że to jest jakaś rozmowa. Ono nie bierze pod uwagę, że ktoś komuś opowiada jakąś historię, tylko po prostu chłonie. Więc stąd się to bierze. A co z tym zrobić? Zdecydować, czego chcesz i przyglądać się temu, jakie ci się myśli pojawiają, które ci robią blokadę. Cały czas. I na początku wyłączenie tych myśli wymaga pewnego procesu. Jeżeli to są jakieś takie wręcz na poziomie traumy, historie,
czy jakieś bardzo głęboko zakorzenione, no to wiadomo, że nawet czasami terapia jest bardzo dobrym narzędziem. Ale często po prostu przyjrzenie się temu, wypisanie sobie i nawet taka myśl, dobra, Łożyńska mówiła, że każde z tych myśli to jest kłamstwo od diabła, okej, to spróbujmy, nie? Okej, to jest kłamstwo, dobra, to może to, tu mogę uwierzyć, no nie, to jest coś wielkiego, prawda? To jest dla mnie super prawdziwe, to jedno zdanie jest super prawdziwe. To na to zdanie sobie zastosuj inne narzędzia. Metoda opłukiwania świetnie działa przy wyłączaniu ograniczających przekonań. Jest masę rzeczy. Znajdowanie sobie ekspanderów, osób innych, które są podobne do mnie i osiągnęły to, czego ja chcę, prawda? To jest bardzo ważne właśnie, żeby kiedy my osiągamy cokolwiek, i to nie tylko w prawie przyciągania, w każdym z tych obszarów, które opisujesz w swojej książce, szukanie ludzi, którzy są w tym miejscu, w którym ja chcę być. I przyglądanie się tym ludziom, a nie zwierzanie się ludziom, którzy są w moim otoczeniu, rodzinie, znajomym, którzy nie są w ogóle i nigdy nie byli w tym miejscu, w którym ja bym chciała być, co więcej, nie są zainteresowani, żeby iść w tą stronę, bo oni nam będą mówili, nie idź tam, tam jest niebezpiecznie. Więc szukanie sobie przykładów, że to jest możliwe i znajdziesz je, jak tylko zechcesz znaleźć przykład, że dla takiej dziewczyny czy dla takiego chłopaka jak ty 10 tysięcy miesięcznie jest możliwe, to znajdziesz, po prostu w 15 sekund znajdziesz, nie? Więc... I tak jak mówię, na początku ta praca z przekonaniami, z blokadami jest jakimś wysiłkiem, a później, jak już dostałeś 20 przykładów tego, że rzeczywiście każda z tych myśli to jest kłamstwo, to potem decydujesz, czego chcesz, patrzysz, co ci się pojawia, co mówi, że nie możesz, i masz takie, ha, tego jeszcze nie było, do widzenia. I to jest koniec pracy, bo już wiesz, że to jest takie samo kłamstwo, jak te 20 poprzednie. Nie? Więc to jest łatwiejsze z czasem. No dobrze, opowiedziałaś o 5 punktach drogi do manifestowania, ale jednak temat się rozszerza i to znacznie, bo wyraźnie nie wystarczy o tym tylko zrobić te rzeczy i o nich pomyśleć, powiedzieć, ale okazuje się, że teraz emocje, to co się dowiedzieliśmy w dzieciństwie, to jakimi ludźmi się otaczamy, pewnie jakiej muzyki słuchamy, bo też jakieś bodźce dostajemy i tak dalej, i tak dalej. W miejscu, w którym mieszkamy, okazuje się, że całe nasze życie na to wpływa. Mhm. Co powinniśmy robić w ciągu dnia, żeby sobie pomóc, wesprzeć manifestację? Czy jest coś takiego, że rano wstaje, na przykład, nie wiem, wtedy jest nasz mózg działa na innych falach niż w pozostałej części dnia? Czy na przykład wtedy coś powinniśmy zrobić, żeby wesprzeć manifestowanie i wejść dobrze w dzień i w manifestację? Czy jest jakiś porządek dnia według ciebie? I tak, i nie. To zależy, kto pyta. Dlatego, że oczywiście wszelkie praktyczne kroki są bardzo korzystne do tego, żeby współtworzyć swoje życie, swoją rzeczywistość w taki kształt, jakiego pragniemy. Pisanie afirmacji, uważam, że to jest jedno z najlepszych narzędzi. Pisanie sobie codziennie, czego ja chcę w formie dokonanej. Jedną stronę zeszytu, dwie strony zeszytu. I to może być, te afirmacje mogą dotyczyć jednego obszaru, wszystkich obszarów, to one mogą dotyczyć tego, jak ja chcę, żeby ten dzień wyglądał. Jestem spokojna, ta rozmowa, która jest przede mną, przebiegła wspaniale, odpowiedziałam na wszystkie pytania, spędziłam świetny czas, jestem wyluzowana i tak dalej, i tak dalej. I mogą też, jakby na jednym posiedzeniu możesz też afirmować rzeczy wielkie z przyszłości, takie, co do których chcesz, żeby one się wydarzyły w ciągu, powiedzmy, najbliższego roku, prawda? Więc to pisanie afirmacji na pewno jest super narzędziem. Ja na przykład, jak robię bezpłatne wyzwania wokół prawa przyciągania, to zawsze rzeczą, którą po prostu jakby do znudzenia polecam, to jest pisanie strumienia świadomości, czyli coś, co wiem, że jest w literaturze opisywane jako morning pages, czyli te poranne strony, czyli pisanie takiego strumienia myśli bez cenzury, bez zastanawiania się, dokładnie to, co mam w głowie. I jeżeli chcielibyśmy spróbować tego narzędzia, to myślę, że idealnie właśnie byłoby je zastosować jako pierwszą rzecz rano. W tym kontekście, że no wiadomo, idziemy do toalety, myjemy zęby, ale nie zaglądamy do telefonu, nie włączamy telewizora, laptopa, tylko po prostu ogarniamy się i siadamy do zeszytu. I wtedy powiedzmy dwie, trzy strony. Tak? Nie zaglądamy, żeby nie bodźcować się. Tak, żeby nie bodźcować i też nawet jeżeli zajrzysz do tego telefonu, to już świadomie sobie zwróć uwagę na to, jak bardzo czyjaś agenda po prostu przejmuje twoją świadomość. Jak nagle już wpadasz na główkę, po prostu jakąś historię, w jakiegoś newsa, w czyjegoś SMS, nie? Więc żeby to zminimalizować, warto właśnie
zanim gdziekolwiek zajrzysz, zanim cokolwiek zrobisz, siąść po prostu do tego zeszytu. I tutaj nie chodzi, w tym strumieniu świadomości nie chodzi o to, żeby wylewać żale, bo czasami tak to jest rozumiane. Nie, bo jeżeli na przykład ja mam świetny nastrój danego dnia, no to po prostu sobie piszesz, że mam świetny nastrój. Jak mam pustkę w głowie i nie wiem, co napisać, to piszę, no nie wiem, co mam napisać. Bartek z Asią mówili, że strumień świadomości jest super, no dobra, no to napiszę strumień. Pisz to, co masz w głowie, po prostu dokładnie to, co masz w głowie. Strumień świadomości polega na tym, że piszesz tak, jakby ktoś rejestrował po prostu dokładnie strumień twoich myśli. Jak się przerywa w połowie zdanie i przeskakuje na coś innego, to przerywasz w połowie i przeskakujesz. To jest nagranie po prostu w ciągu, jakby nagranie po kolei, co pomyślałeś. Tak. Tak, i tutaj ważne jest, żeby być właśnie, żeby nie cenzurować tego, co piszę, i na przykład jeżeli, bo czasami tak jest oczywiście, że na przykład, nie wiem, mam żal do kogoś i nagle w tym strumieniu mi to wychodzi, nie, że ty taki owaki mi zrobiłeś to, czy tam co mi powiedziałeś, to tutaj też warto to wylać na kartkę papieru i nawet zniszczyć, bo to nie jest, ta praktyka nie jest po to, to nie jest praktyka pod tytułem drogi pamiętniczku, gdzie sobie potem siądziesz jako 90-latek i będziesz sobie czytał. Możesz to zrobić. Jeżeli możesz sobie zostawić te zapiski, to sobie zostaw, bo to rzeczywiście fajnie jest sobie rok później na przykład, czy afirmacje. Słuchaj, to jest hit. Niejednokrotnie mnie się tak zdarzało i niejednokrotnie moim klientkom na zasadzie, niemożliwe to jest, znalazłam zeszyt sprzed pół roku, ja nie pamiętam, że to afirmowałam, a to jest moja rzeczywistość. My nie pamiętamy, że afirmowaliśmy coś, a to już jest nasza nowa norma. Tak, więc do tego celu tak, żeby po prostu sobie żeby widzieć progres, ale do samego tego celu właśnie oczyszczenia głowy, to strumień świadomości i sfokusowania się na tym, czego ja pragnę, czyli afirmacje, potrzebny jest tylko ten moment, kiedy ja siedzę nad tą kartką papieru. To czyni magię. Więc jeżeli na przykład ktoś ma obawę, że dobra, ja coś tam napiszę w tym strumieniu, ktoś to przeczyta, a to są jakieś moje prywatne rzeczy, to spokojnie można te kartki niszczyć. Więc to poranne tematy. Na pewno wieczorem, ja w ogóle jestem fanką pisania, więc wieczorem znowu napisanie, nie wiem, 5 rzeczy, za które jesteśmy wdzięczni, ale ta wdzięczność to brzmi tak, oh, jestem wdzięczna po prostu, jestem taka uduchowiona. No nie, tak autentycznie, co było fajnego? Napisz po prostu, co było fajnego. Jestem wdzięczna za mojego psa, bo co? Bo to też ważne, żeby tak to pisać. Nie tylko za co, ale dlaczego jestem za to wdzięczna? Co było w tym fajnego, nie? Natomiast tak jak powiedziałam, zależy kto pyta, bo są takie osoby, które traktują to jak haracz płacony wszechświatowi, nie? Zrobię to i to i to, napiszę to, tyle stron, tyle afirmacji codziennie, odhaczę, i no i gdzie jest moje marzenie? Więc jeżeli to jest robione z niewłaściwych powodów, nie? Na zasadzie przecież wszystko z listy odhaczyłam, gdzie jest moje marzenie, dlaczego ono się nie spełnia, no to wtedy warto wyluzować, nie? To wtedy warto na to spojrzeć na zasadzie, o kurczę, to chyba ja tego nie robię tak, jak należy, bo cały sens tych narzędzi polega na tym, żeby uspokoić układ nerwowy, żeby się skupiać na tym, że to, czego pragniesz, już jest twoje, żeby się podłączać do tych emocji, żeby się czuć dobrze już dzisiaj, bo tak naprawdę my manifestujemy najbardziej z tego, kim jesteśmy, jacy jesteśmy. Na to mamy wpływ naszymi myślami, mamy wpływ na nasze emocje, mamy wpływ na to, jak reagujemy, czy jesteśmy zawleczkowi, czy nie. Ale koniec końców, ktoś może nie pisać afirmacji, nie pisać strumienia, tak jak ty nie pisałeś niczego i nawet nie wiedziałeś, że prawo przyciągania działa, ale po prostu myślałeś, że coś byś chciał i to się działo, prawda? Bez narzędzi, bez praktyk. No tak, najczęściej to wychodziło, kiedy angażowałem się w pełni, bo rzeczywiście też wyobrażałem sobie, rysowałem, pisałem te rzeczy, które chciałem realizować i one się udawały. I takie mam teraz poczucie, jak słucham tego wszystkiego, że najbardziej prawo przyciągania zadziała, kiedy manifestacja jest prosto z serca, kiedy jest taka totalnie szczera, w zgodzie z nami i wtedy jakby, przynajmniej ja tak mam, nie widzę przeszkód i się ona wydarza. Czy jakby podpisałabyś się pod czymś takim? Absolutnie tak, i to jest w ogóle bardzo ciekawe, co mówisz, bo teraz mi taka przyszła myśl, że właśnie jak ona jest szczera i taka prawdziwa ta intencja, ta chęć, to pragnienie, prawda? Czyli to nie jest kalkulacja na zasadzie chcę tego, bo jak to będę miała, to wtedy coś tam i wtedy mój eks będzie zazdrosny. Nie, to nie ma szans. Nie. Jak to jest właśnie takie szczere, autentyczne pragnienie.
Absolutnie tak, to jest piękne. Mhm. To znaczy, że po prostu by nasz logiczny umysł powinien być wyłączony tak naprawdę w manifestacji. Powinien być. Mniejsze, pewnie, bo tam właśnie snujemy plany i z pozycji logicznego umysłu chcielibyśmy właśnie zarabiać więcej, bo coś sobie kupimy, bo gdzieś pojedziemy. A tak naprawdę on gdzieś wprowadza, on mamy ten pomysł stamtąd, a zarazem blokady stamtąd też wychodzą. I pewnie warto, ja wtedy medytuję i jakby szukam w sobie, w głębi, w moim sercu, czego tak naprawdę chcę i gdzie chcę pójść. Wtedy to najbardziej działa. No i też, wiesz, medytacją jednak wyciszasz cały układ, prawda? Więc, a czemu wyciszenie jest istotne? Wiesz co, no bo tak naprawdę tym głównym magnesem, który przyciąga różne rzeczy do naszego życia, jesteśmy my. Więc jeżeli my jesteśmy tym kimś, kto jest w chaosie i w nerwach i w stresie, to na zasadzie znowu tego idealnego puzzla przyciągamy to samo. Ja sobie mogę myśleć najpiękniejsze myśli na świecie, mogę sobie decydować o najpiękniejszych scenariuszach, ale jeżeli pod spodem jest niepokój, strach, wątpliwości, no to przede wszystkim to będzie rezonowało i przede wszystkim z tego będę przyciągać. Więc no, ten strumień świadomości dla mnie, czy medytacja dla ciebie, to jest jedno z tych narzędzi, które nas wycisza. Dla niektórych to może być sport, bieganie, rower, jakakolwiek forma cardio, nie wiem, nawet niekoniecznie cardio, yoga też pięknie wycisza. Ten główny magnes, prawda, który ma być, zresztą to, co powiedziałam, że my przede wszystkim przyciągamy z tego, kim jesteśmy, a to, kim jesteśmy, zadziewa się, nie wiem, czy jest takie słowo, poprzez to właśnie, co my myślimy, jak my zwracamy uwagę na te myśli, jak one wpływają na emocje, no i praktyki też na to wpływają. Okej. Pisanie zwróciło moją uwagę, że to jest po prostu pozbywanie się myśli, które gdzieś nas ogarniają. Często mogą być to negatywne myśli. Kiedy sam zacząłem obserwować swoje myśli, kiedy nic nie robię, nie pracuję, to zobaczyłem, że ja po prostu myślę o wielu bezsensownych rzeczach, w ogóle dlaczego ja o nich myślę. Więc rozumiem, że to pisanie pozwala wydostanie ich ze mnie i jakby gdzieś odsunięcie. To ma działanie absolutnie terapeutyczne. To jest po prostu, jeżeli mogłabym po tej rozmowie poprosić słuchaczy czy osoby oglądające o jedną rzecz, o wypróbowanie jednej rzeczy, to niech to będzie strumień świadomości. To narzędzie jest tak proste, że wiele osób bagatelizuje je. Na zasadzie, a dobra, kiedyś, nie może nie dzisiaj. Naprawdę zachęcam. 5 dni pisania strumienia świadomości codziennie rano, 3 strony zeszytu formatu szkolnego, bez cenzury i sami zobaczycie po prostu, jak to wpływa. To tak, pozwala wydobyć te myśli, pozbyć się pewnych myśli, pozwala nam dostrzec pewne mechanizmy. Jest to jakaś taka autorefleksja również. Absolutnie jest to dla mnie porównywalne z sesją terapeutyczną, a dodatkowo tak... Właściwie to się pierwszego dnia już dzieje. Tak wpływa to na to, w jaki sposób my idziemy w dzień, jak my się czujemy w ciągu dnia, czy my mamy właśnie gonitwę myśli, czy jesteśmy spokojni. Naprawdę niewiele jest takich narzędzi tak prostych i tak dostępnych i tak rewolucyjnych, jak pisanie strumienia świadomości. A zwróciłem uwagę też, że samo pisanie afirmacji, pisanie marzeń, pisanie sobie planu dnia, ma ogromne znaczenie. Ja na przykład rano zawsze, albo wieczorem tak naprawdę, najczęściej wieczorem poprzedniego dnia robię sobie zestaw zadań na następny dzień, które mam do zrobienia i potem w ciągu dnia je realizuję. Najczęściej czasami się zdarzy, że nie, ale odfajkowuję, gdzieś skreślam i jest taki porządek. Czy pisanie ma znaczenie i jeśli ma, to jakie? Wiesz co, jest jakieś połączenie i tutaj właśnie chodzi o takie manualne jakimś pisadłem na kartce papieru, czyli nie w telefonie, nie na klawiaturze komputera, tylko manualnie na kartce papieru. I czy to jest serwetka w restauracji, czy to jest pióro, czy to jest ołówek, czy to jest długopis, to już nie ma znaczenia. Ale rzeczywiście jakby to jest ten element konieczny i z tego, co mówisz, rozumiem, że też właśnie dokładnie w ten sposób robisz to planowanie, podsumowywanie i tak dalej. Jest jakieś połączenie między mózgiem a ręką. Myślę, że jakiś mądry naukowiec by nam był w stanie to wytłumaczyć, jak to się dzieje, ale rzeczywiście pisanie ma działanie niezwykle terapeutyczne, ale też to, o czym ty powiedziałeś, że w takim planowaniu, na przykład jeżeli ktoś chce wprowadzić jakąś praktykę,
robić cokolwiek, nie wiem, mieć po prostu trening 3 razy w tygodniu, czy właśnie medytować codziennie i trudno się tej osobie jest zebrać na przykład do tego i jakoś tak mija dzień i właściwie, no i znowu nie dzisiaj, dobra, może jutro, to jedną z rzeczy, którą warto zrobić właśnie, to sobie zwyczajnie zapisać to w kalendarzu, ręcznie sobie wpisać, o 8 rano medytuję, to chociażby taka rzecz, tak zwiększa prawdopodobieństwo, że to się wydarzy, naprawdę. Najprostszy puzelek, który sobie wkładamy pod tytułem wpiszę sobie to do kalendarza, wpiszę sobie ten spacer, wpiszę sobie tę praktykę, powoduje, że nagle mamy szansę rzeczywiście to zrobić, więc to jest też temat rzeka. Moglibyśmy rozmawiać cały odcinek o samym pisaniu, bo rzeczywiście ma to absolutnie magiczny wpływ na nasze życie. Czyli manifestuję i wspieram manifestację, że będę o 8 medytował. To jest taka mała manifestacja. Tak, absolutnie. A jak to rozszerzymy, to okazuje się, że wszystko, co robimy, każda jedna rzecz, to jest jedna wielka manifestacja, więc całe nasze życie to jest manifestacja i wszystko to dostajemy, co dajemy i co robimy. Absolutnie, absolutnie. I czy mamy świadomość tego, czy nie? No dobrze, a czy ja mam pisać manifestację? Jak napisać? Chciałbym właśnie przyciągnąć miłość albo nie wiem, zarobić te 10 tysięcy, o których mówiłaś dziennie czy tam miesięcznie. Czy cokolwiek innego, ja bym wolał dziennie. Jak zafirmować to? Co dokładnie napisać? No załóżmy, że chcesz przyciągnąć super faceta albo właśnie zarabiać tą kwotę, to co napisać? Bo to są afirmacje, rozumiem już, tak? Tak, to są afirmacje. Wspomniałaś, że o nich coś powiesz. Jak to zapisać? Jakim językiem to formułować, żeby nie popełnić błędu, właśnie na przykład nie, albo jeszcze jakieś inne zasady, żeby prawidłowo, nawet gdyby, bo dzisiaj rozmawiałem z osobą, która bardzo sceptycznie jest do tego nastawiona, no i tak ciekawa i rzeczywiście no coś słyszała, no i wie, że tak to niby jest, no ale tu racjonalny umysł też jakby nie pozwala na to, bo gdzieś o czymś innym jakby się fascynuje. To taki jakąś taką instrukcję, jak to zrobić w taki prosty sposób dla osoby, która no niby wie, ale nie do końca, jest sceptyczna. Znaczy od razu powiem, że ja jestem bardzo sceptyczną osobą, pomimo tego, że jestem nauczycielką prawa przyciągania. Ja jestem... Super, to zwiększa wiarygodność. Tak, jeżeli ja czegoś nie przetestowałam na sobie i wszystkich krewnych i znajomych i każdym, kto nie uciekł na drzewo, do wody, bo z drzewa można strząsnąć, to po prostu nie mówię o tym i nie uczę tego. Więc nigdy nie mówię o rzeczach, które gdzieś tam przeczytałam i właściwie, ach, no właśnie fajnie jest to opisane, więc będę to cisnąć dalej. Nie, ja muszę wiedzieć, że to zadziałało. Więc to tutaj mój sceptyczny umysł cały czas pilnuje, że tak powiem, dostępu. I jeżeli chodzi o afirmację, o taką najprostszą instrukcję konstruowania afirmacji czy manifestacji, bo wiem, że to jakby używane jest to zamiennie. Chodzi o słowami sprowadzenie pewnych rzeczy do swojego życia. Brzmi to mocno ezo, natomiast w praktyce wygląda to w ten sposób, że ja mam znowu zdecydować, czego chcę, czyli na przykład chcę tych 10 tysięcy dziennie i napisać to w formie dokonanej, czyli chcę 10 tysięcy dziennie w formie dokonanej, w formie afirmacji, to jest mam 10 tysięcy dziennie. To jest taka najprostsza afirmacja. Do tego warto ją trochę podkręcić. Warto na przykład powiedzieć, i to jest taka zasada, która pozwala tak trochę obejść podświadomość, obejść tego strażnika, który tam stoi i mówi, powodzenia, nie? Tego sceptyka. Więc skoro mam 10 tysięcy miesięcznie, to mogę na przykład napisać, że mam 10 tysięcy dziennie z łatwością. Albo bardzo dziękuję, że mam 10 tysięcy dziennie z łatwością. Jestem super wdzięczna, jestem w niebo wzięta, że mam 10 tysięcy dziennie z łatwością. Czyli jak trochę dokładam tutaj, tu jestem wdzięczna, tu jestem w niebo wzięta, tu jestem przeszczęśliwa, to już trochę moja podświadomość tak rozprasza na zasadzie, nie wiem, na czym się, dobra, nie będę kwestionować tych 10 tysięcy, bo tu jestem wdzięczna, o super, jestem wdzięczna, nie? Mogę też na przykład mówić, że jestem osobą, która zarabia 10 tysięcy z łatwością. Jestem tego typu kobietą, dla której 10 tysięcy to jest najprostsza rzecz na świecie. Więc najprostsza zasada, czego chcę i potem piszę to, jakby to już było. Natomiast mogę do tego dodać jeszcze te komponenty, które sprawią, że będzie to łatwiej strawne dla mojej podświadomości.
Okej. Jeszcze tak, jeszcze jedną rzecz powiem, że to nie są tylko rzeczy takie, które są stosowane przez ezofrików, bo przecież, nie wiem, w tej chwili cały świat sportu stoi na afirmacjach. Wszyscy sportowcy na najwyższych szczeblach, niezależnie od tego, w jakiej dyscyplinie sportu, mają praktyki duchowe, medytują albo stosują jakiekolwiek inne metody, które wyciszają układ nerwowy i wizualizują sobie, nawet to możemy na YouTubie zobaczyć nagrania, jak, nie wiem, Lewandowski wizualizuje, czy Ronaldo wizualizuje to, jak strzela gole. Mhm. To jest jakby najprostsza rzecz na świecie. Też mój stały przykład, ja akurat skoki narciarskie oglądałam, jak Małysz święcił swoje triumfy i zawsze pamiętam, że on wtedy też miał coacha jako jeden z pierwszych i też wszyscy się pukali w głowę, po co sportowcowi coach, po co ktoś z nim pracuje nad jego głową i przekonaniami, przecież on ma skakać, on ma fizycznie swoje ciało nauczyć skakania. No więc tak i nie, bo jeżeli sobie wyobrażamy takiego skoczka narciarskiego, który siedzi na szczycie skoczni i on wykonał fizyczne, praktyczne kroki. To nie chodzi o to, że prawo przyciągania jest odrealnione i my sobie siedzimy w kwiecie lotosu i chcemy 10 tysięcy, one nagle spadają nam na kolana. My musimy wykonać ten jeden praktyczny krok wynikający z inspiracji. Sportowiec musi wytrenować swoje godziny, okej, ale nikt przy tym skoczku i nikt do niego nie dopuści kogoś, kto mu powie, wypierdolisz się, zobaczysz, nawet nie próbuj, nie, po prostu rozpieprzysz się tam na dole, nawet nie próbuj skakać. No nikt by nie zaryzykował, a przecież właściwie dlaczego nie? Jakie to ma znaczenie, co on słyszał i co on myśli, nie? To, co mu ktoś powie, to jesteś najlepszy, wyskakałeś wszystkie godziny treningowe, jesteś po prostu zajebisty, dasz radę, zrobisz rekord skoczni, nie? A przecież jakie to ma znaczenie? W tym przykładzie nawet największy sceptyk, jak tego słucha, to sobie myśli, no w sumie tak. No więc ma to znaczenie, co my myślimy, czy nie ma znaczenia? I to jest motywacja po prostu mnie samego, że ja to już mam. Tak. Tak samo zresztą treningi bokserskie, jak się ogląda mecze bokserskie, to tam trenerzy tych bokserów motywują i mówią, że wygrałeś. Po co, prawda? Przecież to tylko chodzi o to, żeby godziny treningowe wyrobić. No jednak nie. No tak, rozumiem, że to jest po prostu coś więcej niż tylko materia, że to nie wystarczy po prostu wytrenować siebie, ciała, że właśnie ta motywacja i to, co słyszę, jest kluczowe. Zresztą ja jestem wspinaczem i zawsze jak wyobrażam sobie ścianę trudną i zanim wejdę, zresztą wszyscy wspinacze tak robią, to najpierw wyobrażamy sobie ruchy i jest taka, jak ktoś nie wspina i zobaczy wspinacza pod ścianą, to wspinacze po prostu ruszają rękami i wyobrażają sobie po kolei całą sekwencję. No ale to z daleka widzisz na przykład mnie, faceta, który po prostu macha rękami pod ścianą, a ja sobie wyobrażam i wtedy wchodzę. Jeśli tego nie zrobię, to moja szansa na wejście jest o wiele mniejsza. Rozumiem, że też tutaj manifestuję i przecieram szlak, po prostu wyobrażam sobie tą drogę do tych 10 tysięcy, czy do miłości, czy do zdrowia mojego, tak? Tak, wiesz co, bo to jest tak, że nasza podświadomość nie widzi różnicy między prawdą a manifestacją. Nie widzi różnicy między tym, że coś się wydarzyło, a tym, że ja mówię, że to się wydarzyło. Jak ja mówię mojej podświadomości, że coś się wydarzyło, to stasa tam to ziarenko tam. I ona sobie potem już odnajduje drogę do tego celu, bo dla niej to jest tak samo prawdziwe, jak to, że to się wydarzyło już, nie? To jest świetny przykład z tą wspinaczką, nie wiedziałam tego, ale no, to jakby wyjaśnia wszystko, nie? Tak. No okej, okay, czyli świadomość po prostu bierze wprost wszystko, co my pomyślimy i co zasiejemy. To tak. Strach pomyśleć, jak ktoś ma myśli negatywne i tam sieje po prostu jakieś rzeczy negatywne. To znaczy tak, na to mam od razu, że tak powiem, plasterek. To znaczy, po pierwsze, jakby musimy mieć też takie zaufanie, bo też w różny sposób różni nauczyciele tego uczą i czasami mocno szkodliwie, że uważaj, o czym myślisz, bo się może spełnić. Uważaj, nie? Czyli, że jeżeli ja nie... Jest taki strach, że jeżeli ja nie doprecyzuję mojego marzenia w każdym najdrobniejszym szczególe, to siła wyższa, jakkolwiek ją rozumiem, czy to jest Bóg, czy to jest... Bo w moim odczuciu dokładnie to tak samo działa, jeżeli my wierzymy w Boga. Da? Czy to jest Bóg, czy to jest wszechświat, czy to jest pole kwantowe, wszystko jedno, czy to jest siła życia, wypełni tę lukę jakimś gównem.
na pewno. Jeżeli ja nie doprecyzuję, że chcę te 10 tysięcy z tej i tej pracy w takich takich godzinach, to na pewno dostanę, czy na, nie, milion, to dostanę go w spadku po ukochanej ciotce z Ameryki. Na pewno. Więc pierwsza rzecz to jest to zaufanie i nawet jeżeli ktoś ma takie myśli, to dodawanie do tych afirmacji, że to się dzieje dla najwyższego dobra. Okay. Więc ja jestem wtedy chroniona. Wszechświat czy siła wyższa, jakkolwiek my ją rozumiemy, nie po to umieszcza pragnienia w naszym sercu, żeby mieć na nas haka. To tak nie działa. Wszechświat nie jest starym zgredem z przerostem prostaty, który się wkurwia, bo musi 4 razy w nocy iść na siku. I w związku z tym, jak taki cudny chłopczyk czy dziewczynka przychodzi ze swoimi marzeniami, to on mówi nie. Dalej w ogóle, nie ma opcji, nie. Ja ci pokażę, chcesz? To tak nie działa, okej? Okay? Naprawdę wyluzujmy, bo dużo, nie mówię tylko o polskiej przestrzeni, ale w ogóle na świecie jest dużo takich nauczycieli, którzy właśnie mówią uważaj, bo to może się obrócić przeciwko tobie. Więc na pewno zwrócenie uwagi na to, że to jest dla mnie bezpieczne, to raz. Dwa, to nie jest tak, że pojedyncza myśl może spowodować efekt motyla i po prostu katastrofę ekologiczną na drugiej stronie globu. Nie. Natomiast suma moich myśli, jeżeli ja jakby... Proste ćwiczenie jest takie, jeżeli ja się rozejrzę po swoim życiu i zobaczę, jakby zwrócę uwagę na wszystko, co się dzieje w moim życiu i zwrócę uwagę na to, że to ja jestem wspólnym mianownikiem tych wszystkich wydarzeń, to wtedy wiem, jakich myśli najczęściej doświadczam. Bo jeżeli mam, po prostu bardzo często na przykład dziewczyny przychodzą do mnie i mówią, słuchaj, ja nie wiem, jak to jest możliwe, ale ja mam po raz kolejny tego samego partnera, dokładnie taki sam zjebany, po prostu dokładnie tak. Jak to jest możliwe, jakimś jestem magnesem? No, jesteś magnesem, nie? Więc jeżeli widzisz, że jest jakiś schemat, który się powtarza, albo tu się spieprzyło, to prawdopodobnie w tobie są jakieś nawykowe, ciągłe myśli. Nie jedna myśl, tylko cały czas, właśnie tak jak mówisz, negatywne, lękowe. To nie chodzi o to, że jesteś złym człowiekiem, bo masz jakieś gówno burzę wokół siebie, bo możesz być wystraszonym człowiekiem, bo możesz właśnie się obawiać pewnych rzeczy i poprzez to manifestować, prawda? Więc pierwsza zasada, jeżeli sobie to uświadomisz, to pierwsza zasada jest taka. Zacznij obserwować swoje myśli w ciągu dnia. Na zasadzie, nie wiem, stoisz w kasie w Lidlu i na przykład się zmienia, pani zmienia rolkę, co myślisz, no kurwa, jasne, że tak, że oczywiście zawsze na mnie trafia, zawsze to ja muszę być. To wtedy, jak się na tym złapiesz, to zrób tak stop i wybierz bardziej wspierającą myśl. Okay. Tylko, że po tym stop nie ma być na zasadzie, oż kurwa i znowu myślę te negatywne myśli. No, ja nigdy w życiu nie naprawię swojego życia, bo ja znowu myślę te negatywne myśli. Nie możesz się opieprzać za to, że masz negatywne myśli. Okay. Jak się zatrzymasz na swojej negatywnej myśli, to sobie przybij piątkę, bo to czyni cię bardziej świadomą jednostką niż większość społeczeństwa. Jak się złapiesz na negatywnej myśli, to sobie powiesz tak, zajebiście, trochę późno, już tak myśl poleciała, ale jest super. Teraz jaka byłaby lepsza myśl? No na przykład być może tą rolkę to mi sprowadził anioł stróż, bo być może gdybym 5 minut wcześniej wyjechała z tego Lidla, to bym gdzieś tam, nie wiem, wjechała w dziurę i złapała gumę albo coś. Więc może to jest dla mnie, może to jest po coś, może po coś mam te kilka minut dłużej w tej kasie. Okej, bardziej wspierająca myśl, super. Bo jeżeli będziesz się zatrzymywać na tych negatywnych myślach i będziesz sobie przybijać piątkę, będziesz sobie myśleć, super, że ci się udało zatrzymać, to co się wydarzy w czasie, to że się któregoś razu zatrzymasz, zanim pomyślisz tę myśl. I się oduczysz. Ale jeżeli będziesz sobie zatrzymywać te myśli i będziesz się za przeproszeniem jebać za to, że je myślisz i będziesz mieć do siebie pretensje, że po raz kolejny, to się nie stanie. Duża łagodność. I po prostu obserwowanie tego, jak myślisz, zatrzymywanie tego. Czyli z czułością do siebie, z miłością. Tak. Wyrabiamy nowy nawyk. Tak. Przecieramy nowy szlak w myślach. Absolutnie. To jest droga do wolności. Do olbrzymiej wolności życiowej. Taka prosta rzecz. Mam jeszcze ostatnie pytanie. Czy możemy, czy manifestujemy zawsze dla siebie? Czy możemy manifestować w imieniu jakiejś innej osoby, dla kogoś, za kogoś? Czy to zawsze tylko nas dotyczy, czy w tym polu kwantum, gdzie jesteśmy wszyscy połączeni, mogę się z kimś połączyć i manifestować
za tą osobę? Czyli jest... Ja uważam, że absolutnie tak. Natomiast to musi być spójne z wolną wolą tej osoby. Bo jeżeli ta osoba nie chce tego czegoś i czasami my nawet nie widzimy, że ta osoba nie chce, bardzo często to jest w obszarze zdrowia spotykane, że ktoś ma na przykład przewlekłą chorobę, która ogólnie fajnie byłoby, żeby się uzdrowiła, żeby przestała istnieć, żeby przestała doskwierać, ale równolegle na przykład ta osoba sobie wyrobiła jakieś pozytywy, nie? Jestem chora i na przykład rodzina o mnie bardziej dba. Jestem chora i na przykład pewnych rzeczy nie muszę robić, nie? Czyli jest jakaś korzyść, nie? To czasami ta korzyść jest silniejsza i wtedy dobrze byłoby to przepracować. Wtedy też czasami ta osoba niby chce wyzdrowieć, ale jednak ta korzyść jest na tyle wygodna, że no jednak nie do końca chce, nie? Więc czasami tak jest, że my chcemy dla kogoś coś manifestować, my widzimy, że tej osobie by się to przydało i nawet może, że ta osoba świadomie mówi, że tak, ale ta wolna wola będzie nadrzędna. Więc jakby odłączmy się od efektu. Myślę, że w takiej sytuacji odłączmy się od efektu. I ja na przykład jako mama nastolatka, no dla mnie na przykład to, co ja robię za każdym razem, jak on idzie do szkoły, za każdym razem ja za nim wysyłam intencje, które się nauczyłam z medytacji od Basi Tworek. I zresztą to też mówię u siebie zawsze na transmisjach. Obyś miał się dobrze, aby spotkało cię wszystko co najlepsze, abyś był spokojny, abyś był szczęśliwy, abyś był bezpieczny, abyś był kochany, abyś był zdrowy. Zawsze, 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 zawsze. Jestem święcie przekonana, że to jest tarcza ochronna, którą wysyłam ze swoim dzieckiem. Więc możemy, natomiast jeżeli chodzi o jakieś takie bardzo namacalne rzeczy, że niech to się wydarzy, to tutaj musimy mieć jeszcze większe odpuszczenie niż w swoich sprawach, bo na siebie mamy wpływ. Bo jeżeli ja w mojej sprawie afirmuję i dostrzegam, że mam jakiś, że moja wolna wola jest sprzeczna z tym, co afirmuję, albo moje ograniczające przekonania blokują, to mogę coś z tym zrobić. U drugiego człowieka nie. Więc możemy afirmować dla kogoś, za kogoś, z kimś i wspierać, ale na zasadzie, dobra, ja robię swoje, wysyłam najlepszą intencję, wysyłam białe światło uzdrawiające i co tylko mogę i ufam, że to wystarczy. To jest moja część roboty i koniec. Okej. Okay. Jak o tym mówisz, to ja zauważam, że to jest bardzo spójne i takie wspólne ze wszystkimi chyba religiami na całym świecie, że nawet jeśli ktoś nie wierzy w prawo manifestacji albo jest do tego bardzo sceptyczny, a na przykład wierzy w Boga, chodzi do kościoła, no to kościół i modlitwa to jest nic innego jak jedna wielka manifestacja dobra, pokoju i szczęścia i miłości tak naprawdę. Pomijając jakby całą strukturę i to, jakie ktoś może mieć obawy co do instytucji, natomiast jakby samo oddanie do Boga, czy do kwantum, czy jakiegoś istoty wyższej, jest to po prostu ogromna manifestacja. Absolutnie, absolutnie. I wiesz co, ja na przykład jak mam klientki indywidualne, to zawsze na pierwszej sesji najpierw jest, jak się nazywa twoja siła wyższa? Wszechświat, okej, Bóg, okej. Lecimy tym samym, ale chcę wiedzieć, jak mówić o twojej sile wyższej. Tyle. Stąd może te cuda w Częstochowie czy w takich świętych miejscach, gdzie ktoś po prostu nagle rzuca przysłowiowe kule albo jakieś uzdrowienie, bo tak mocno w to wierzy i tak manifestuje, że to się zdarza. Ta osoba nazywa to cudem boskim, natomiast rozumiem, że sam, według prawa manifestacji ta osoba sama to zrobiła. Znaczy ja uważam, że w ogóle, zawsze współtworzymy z siłą wyższą, uważam. Okay. Czyli czy to jest Bóg, czy to jest Wszechświat, ale zawsze współtworzymy, czyli są takie rzeczy, które są poza naszym ludzkim ciałem, poza naszym ludzkim umysłem, w sensie takim, że tak jak powiedziałam na początku, gdyby to było logiczne, gdyby to się dało tak po prostu, to nie potrzebowalibyśmy prawa przyciągania. Prawo przyciągania to jest zawsze współtworzenie, moje z siłą wyższą. Natomiast absolutnie uważam, że tak, że to są cuda, ale też uważam, że cuda są, tak jak Kurs Cudów mówi, czy taka wielka księga ezoteryczna, że cuda są naturalne. Tak naprawdę w momencie, w którym tych cudów nie ma, to znaczy, że coś jest nie tak, bo cuda tak na co dzień są naturalne. O, to piękne zakończenie. Niech się cuda zdarzają i niech się manifestują i niech te manifestacje się spełniają. Absolutnie. Mam nadzieję, że ten podcast się do tego przyczyni i choć trochę otworzyliśmy osoby, które dopiero zaczynają lub wzmocniliśmy te osoby, które już manifestują i gdzieś tam spotykają się z różnymi sytuacjami i teraz będzie im łatwiej. Bardzo dziękuję Ci za spotkanie i za rozmowę i mam nadzieję, że jeszcze nieraz uda się nam na ten temat porozmawiać. Jasne, dziękuję bardzo. Dzięki wielkie i do zobaczenia, do usłyszenia.